Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełni tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów. We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość. OK. No i mamy wzór sumaryczny, czyli to jest wzór literkowy. I mamy kwas chlorowodorowy i kwas siarkowodorowy. Nazwy wskazują, że są to kwasy beztlenowe, bo mamy tu człon wodorowy. Kwasy tlenowe tego nie mają. Chlor, czyli kwas zbudowany, wiadomo, z wodoru i z chloru. A tu kwas zbudowany z wodoru, i tu trzeba zapamiętać, że tu jest dwójka, i z siarki. Tutaj mamy resztę kwasową i tutaj też. Reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile atomów wodoru mamy w danej cząsteczce kwasu. Tutaj nie mamy napisane nic, to znaczy, że jest to 1. Tutaj mamy jakby napisaną dwójkę, czyli to będzie 2. Wodór ma zawsze wartościowość 1. Wzór strukturalny, czyli taki kreskowy. Rysujemy sobie H, rysujemy sobie Cl. Do H mogą wchodzić lub wychodzić po jednej kresce. Do Cl to samo. Czyli łączymy to po prostu jedną kreską, bo z H wychodzi jedna kreska i z Cl wychodzi jedna kreska. Ja wiem, że to jest ta sama kreska, ale tak ma być. I teraz tu mamy dwa wodory i jedną siarkę. Już z tego wiecie, że z wodoru może wychodzić jedna kreska, tak? No a do siarki mogą wchodzić dwie kreski lub wychodzić dwie kreski. No i wychodzą jedna i druga. Możecie narysować to tak, możecie to narysować tak. To naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, żeby zgadzała się ilość tych kreseczek, które nam wychodzą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.